do siedziby przy... What the flaming fuck, man? Dogoń siebie, powstrzymaj, dobre, lecimy. Co za kurwa akcja. Shopstagram nie obsługuje jeszcze aktualności z wielu strumieni czasu. A to jest samiutki początek gry, okej. Hey, we're not playing superheroes, dumbass. Come on, new kid. Oh, Jesus. Co ja mam teraz kurwa zrobić? We've gotta stop Cartman before he starts all this. What are you kids doing? We stopped playing superheroes like 5 days ago. Yeah, get lost, douchebags. This isn't a trick, it's me, Craig. Fuck you, dude. I'm Craig. We don't have time for this. Stand aside, we have to get to Cartman. Well, you just have to get past us and our king. O kurwa, walczymy sami ze sobą, serio. Ja pierdolę, dobra, kogo bym tutaj wymienił? Cukrzyca bardzo dobrze się sprawdza. Toolshed, not so fucking much. Może bym Tweakiem na przykład zaryzykował? A może weźmy sobie Tupperware'a tutaj. Call Girl jest fajna. Ja pierdolę, kolejna walka, dobra no. Rozpocznij walkę, chyba będzie jebacz na zakończenie. Jesus, ale ja powinienem być kurwa potężniejszy. Jebać cię, znaczy jebać mnie w sumie. Aha, ja tylko z nim walczę. Okej, okay. To zobaczymy, jak to się skończy. Dziwnie będzie ciąć samego siebie. Czy to też wywoła u mnie jakieś obrażenia? 3000 jebanego życia. To miałoby, szczerze mówiąc, sens tak naprawdę. Czy oni będą dołączać do tej walki, żeby chronić króla? Wydaje mi się, że jest taka bardzo prawdopodobna opcja. Że oni będą stopniowo dołączać do walki. No tego to się kurwa nikt nie spodziewał. Znaczy ja się na pewno nie spodziewałem. Okej, then! Aha. Zmiany będą, co? Zajebiście. No dobra, tamten krwawi. Pokonaj wojownika Clyda. Jebać cię, Clyde. Pokonam cię. Oh, trust me. O Jezus. Jeszcze ziomeczków ma, kurwa. God damn it. O, wow, ale do nas dołącza całkiem sporo takich nieteamowych tych postaci. To fajnie, to fajnie. Co zrobisz ty, ziomeczku? On mógłby tutaj fajnie ich obrzydzić. Tu niestety nie przejdę, nie wejdę. Dobym radę jakąś taką szarżę temu zrobić. Wrogowie tracą życie, ale go nie odepchnie chyba w żaden sposób, niestety. Ten zróbmy taki atak, żeby ich poobrzydzać tutaj. Bang, bang, motherfucker! I mamy jeszcze premię do ataku. Kolejną turę dostałem, tylko nie mam już tych ataków, które miałem poprzednio. Okej, okay, okej. Okay. No dobra, raz, dwa. Dobra, trochę dziwnie się to poukładało z tymi moimi skillami, a przynajmniej tym, jak je sobie tutaj ustawiłem, ale never mind. O, wiem, kurwa, co zrobię. Zamienię się miejscem z tym jebańcem, żeby go wystawić do damage'a i ojebać tamtych dwóch. Sounds like a good idea. Tak przynajmniej mi się wydaje. I troszeczkę się wszyscy poprzesuwali. Dobra, to chyba zada największy damage. 178 kontra 167, dobra. Zróbmy to, damage po skosie, bo inaczej to nie ma sensu żadnego. Dobra, let's do this. Dobra, sweet. Supermoc gotowa, tylko oni teraz atakują. No oczywiście, skurwysyny dają tarcze jakieś. Joki damage! No ale tak to już jest niestety z naszym człowiekiem Kumarem. Ma całkiem spory damage, ale ci mają też obrzydzenie. Co on zrobi? Nowego nam tutaj walnie. Dobra. Jaki ten jebaka miał ten? On będzie nakładał krwawienie. Pozdejmuje im tarczę, ponakłada obrzydzenie, przepraszam, nie krwawienie. Wiecie co, jebać to, przydałoby nam się życie wyssać. Tak, wyssijmy życie, atakując tego, albo wiecie co, w sumie nie, bo ja tamtego sobie przesunąłem, ale trzeba się pozbyć jego supportu, bo oni robią niemiłe rzeczy mu. To znaczy leczą. Leczą mu robią. Kurwa, takie jedzenie, wiecie. Atak na tego i kurde, niewidzialność? Poproszę, chyba najlepszy deal. I think so. Czy mi starczy kamerki w ogóle na to nagranie, bo się robi długie? O, starczy. Na wyjebce. Bang, bang, motherfucker. Ochrona przerwana, krwawienie nałożone, zajebiście. Dobra, mamy tutaj Tupperware'a. Czy on Tupper Tornado zgniecie tego gościa? Nie zgniecie. Ale mogę go odsunąć. Zróbmy to, kurwa. Odsuńmy go jak najdalej od jego króla. Wtedy chyba nie będzie mógł za wiele zdziałać, chyba że jego jebany heal jest globalny. Żebyśmy się mogli skupić na Clyde'zie. No dobra, ty trochę gówno możesz zrobić. Możesz podleczyć kolegów, co nie jest w sumie takim złym pomysłem. On ma bardzo fajnego heala, który wiele osób healuje.
A nie ma super damage'a, więc wykorzystajmy to raczej w ten sposób. Bo właśnie, komar by już kurwa nie żył, gdyby nie to. Jedno jebnięcie mieczem. Przecież oni powinni być w chuj słabi, nie bawimy się kurwa w superbohaterów. A pocałuj się w dupę ze swoim drewnianym mieczem. God damn it. Dobra, ja sobie znowu życie przywrócę i to już go powinno zdjąć, myślę. Kurwa, no nie wszedł ten ostatni klik, ale i tak jest git. Dobra, nice. Co, teraz się zamienią? Będziemy musieli po kolei ich tam wszystkich pokonać? O kurwa, co to ma być? Jezus Maria, serio? Bunshin no jutsu, pokonaj złodzieja Craiga. O Jesus. Aha. Dobra, gościu nie ma ziomeczków, ale się poklonował. Cudownie. Ile oni mają życia w ogóle? Sklonowany złodziej Craig. Ten ma 900 życia, ci mają po 170. Dobra. No to zróbmy, proszę państwa, myślę tak. Wejdę sobie tutaj. I jeszcze raz nasza super taktyka z niewidzialnością i tak dalej. Szczególnie, że to teraz jakoś się kurwa dziwacznie układa. No mniej więcej rok do przodu, rok i trochę, tak mi się wydaje. Dobra, Bunshin no Jutsu zniknęło i mogę od razu... A, lepiej chyba zabijać, szczerze mówiąc, te klony, więc tutaj ustawię się dość blisko. I zdejmę kolejnego ziomka. Dwóch na raz zdjętych, to mi się podoba. Dobra, mamy teraz tego. Jakie ty masz ataki, Super Craigu? Dobra, tutaj mogę wywołać wściekłość i dać sobie blok. To będzie bardzo fajny sposób na wyłączenie go dość mocno z walki, dlatego to jest tak dobra taktyka. Ale załatwiłbym najpierw tych skurwysynów. Chociaż nie, ich dam radę załatwić tamtymi dwiema postaciami. A mogę też, będę mógł też wychłodzić tego króla. Dobra, jebnijmy go tym po prostu. I jeszcze oczywiście odrzucenie weszło, o którym standardowo nie pomyślałem, ale weszło. No, mogę jebnąć tego i tego. Mogę też kogoś sobie tutaj wychłodzić, na przykład króla. Da, wychłodźmy króla. Sounds like a good idea. Freeze! Chyba, że jest odporny, nie sprawdziłem tego w sumie. Dał radę? Dał radę, nałożyło. Świetnie. Dobra, tego damy radę załatwić. Świetnie. Dobra, awesome. Widzium! No i dobra, i tamten skurwysyn teraz nie będzie miał tury, a my mamy teraz tyle czasu, ile nam się podoba, żeby go napierdalać. Dobra, okej, okay. Mogę... Nie chcę mu robić knockbacka, bo on będzie zajebiście daleko, ale mogę mu nałożyć wściekłość i dać sobie bloka z tej pozycji. To strzelanie w przeciwników fakami jest cudowne. Dobra, to jest ta moc miłości, ale moc miłości mnie nie interesuje. Mogę go walnąć tym, szczerze mówiąc. Dla małego damage'a, ale co nieco i tak to podziała. Dobra, mamy teraz tego. O, w ogóle, nie pokazywałem wam ani razu ulta Jimmy'ego. Ja bardzo chętnie bym sprawdził, jak on wygląda. Pozwala podeptać wszystkich wrogów w rzędzie i wywołać u nich oparzenie. Zróbmy to. Tak, pisaliście ostatnio gdzieś w komentarzach, że nie pokazałem jego ulta. No to macie. A może pokazałem? Nie! Co to? Zajebiście. Czy on Z napisał tak jakby jak Zorro, tylko odwrócone? Dobra, nieważne. Nadinterpretuję chyba mocno. O, jest fajny atak. Ma wkurwienie, porażenie, krwawienie. O, i on teraz musi zaatakować sam siebie. Ale nie... A, rozjebany! Pięknie. Aha, okej. Oczywiście przychodzi jeszcze jebany Kyle. O Boże, Boże. O Boże, Boże. No i mamy teraz nowy zestaw kolegów. Patrzcie, ale to jest... To ten latawiec wygląda bardzo chujowo. Żydowskiego hierarchę elfa Kyla. Oh shit, boy. Kto to atakuje w ogóle? Król? Król, a to jebać cię. Cofniemy ci turę. Ty będziesz miał dość potężne ataki. A ja nie chcę na to pozwolić. Bang, bang, motherfucker. Dobra. Wykorzystajmy znowu... A nie, nie mam ukrycia. Okej, widzicie, kurwa? Warto patrzeć. Warto patrzeć, które skille się ma, a których nie. Znaczy, jeżeli o mnie chodzi, bo nigdy tego nie robię. Dobra, czy oni przyjdą mnie tutaj jebnąć? Nie, oni biorą mnie w szach. Kurwa. Dobra.
Dam radę któregoś tutaj jebnąć. Tutaj widzę, ci goście są dość tankowaci, a tutaj latawiec jest mega, kurwa, słaby, jeśli chodzi o życie. W ogóle Super Crack tam stoi z tym blokiem nałożonym na siebie. O Boże, o Boże. Ja mogę sobie w ogóle przyciągnąć tego jebańca, pana króla. W sumie jak go pokonam, to on już będzie dojebany. O, nie przyciągnąłem, było kombo z odrzuceniem. A jebać go w takim razie. I znowu, i czy on pada i czy to będzie koniec? Oj, Kyle, ty słabiaku. Słaby jako latawiec, słaby jako elf. A i koledzy uciekają, od razu. Pięknie. O kurwa, Butters na sam koniec. A, Butters. Kurwa, wszyscy naraz teraz, aha, okej. Sons of Bitches, kurwa, pokonaj króla, czyli samego siebie. No dobra, to będzie już chyba, to na pewno jest ostatnia runda. Widzę, w moim oryginalnym teamie to robię. Oczywiście teraz już nie mam anulacji, kurwa, tury, no bo zużyłem poprzednio. Mogłem tego nie robić. Jebany. Co on zsyła na mnie? O, meteoryt. No, to ma sens. Ale mam teraz super moc. To jest good opportunity. Czy ja chciałbym użyć tego na nim? No fucking idea. Nie, wiecie co, nie. Zróbmy nasze standardowe combo podwójnej tury z nożem i zniknięciem. Profesjonalna nazwa tego ataku oczywiście, gwarantowana zawsze w firmie Tivuri NC. Czy zacząć jebać jego, czy jebać innych? Zacznijmy jebać króla, czyli samego siebie w sumie ciąć po ryju. Jakikolwiek w sumie damage, który zadamy jemu, powinien być też zaaplikowany do wszystkich tutaj innych. Dobra, przesuńmy go bliżej naszych ziomeczków, to myślę jest dobry pomysł. Jeżeli chodzi o ulta, to wykorzystałbym kogoś innego. Tylko kogo? Tupperware'a może tym razem? Może cukrzycę, jak oni się dobrze tylko ustawią pod ulta cukrzycy. Co on robi? O Boże, kurwa, serio? Jesus. Moje zadanie to pokonać króla. Więc jeżeli totalnie skupię cały mój damage na królu, to być może się uda. Te jebane, kurwa, klony, serio, ile ich może być? Dobra, przydałby się ult Wendy. Ult Wendy, patrzcie, jak on wszystkich dojebie. Tak, zróbmy to. Globalnie jest potrzebny. Nie sądziłem, że ten skurwiel przyzwie tyle swoich pomagierów. Ale będzie okej. Dobra, jebać was wszystkich. I mają osłabienie obrony. Dodatkowy plus. Ależ w pizdu walki w tym nagraniu jest. Jesus. O Boże, o Jezus Maria, krwawienie. Ale dobra, udało mi się trochę życia z tego odzyskać. Z jednej strony fajny damage na niego wrzucę. Jeszcze tego chyba odepchnij i będzie kombo z odrzuceniem. Zrobię nawet, kurwa, to, jedne dwóch, albo mocno jednego. Zaryzykuję i dopiero Tupperware'em zrobię jakiegoś heala, tak mi się wydaje. Dobra. Król ma już połowę życia. To jest bardzo dobry postęp, ale niestety wszyscy nasi krwawią. Mojżesz by się nam przydał. Kurwa, czy on wszystkich... O Boże, wszystkim dał jebaną tarczę, Jesus. Dobra, Tupperware'ze. Mógłbym zrobić wezwanie Jimbo. I dojebać ich tutaj całkiem srogo i dość, zdjąć im to, albo mógłbym wezwać na przykład jebanego Mojżesza, chyba. Mam jeszcze jeden obrazek z makaronem i wszystkich wyleczyć na maksa, łącznie ze sobą. Przyda mi się to w chuj, zróbmy to. Trzeba poświęcać czasem tury na jakieś leczenie, zarządzanie postaćmi. Yeah. Podoba mi się to, nie, on to usta tak otwierać i... Nie umiem tak, bo nie jestem narysowany na, kurwa, ekranie komputera. Ale wiecie, o co chodzi. O, proszę. Za co ta mikroagresja? A nieważne zresztą, dojebiemy mu. O, dawno nie było mikroagresji, w sumie fajnie. Co on teraz zrobi? Dobra, on nie zadaje jakiegoś super damage'a. A, nie, odrzucił nas, kurwa, wszystkich w jedną linię, świetnie. Dobra, dziewczyno na telefon, kogo możesz teraz sromotnie dojebać? Trzeba bić króla. To mu zdejmie blok i może troszeczkę życia weźmie. Jej plus taki, że wiecie, będzie siedziała z tyłu. I osłabienie obrony jeszcze, dodatkowo. Krwawimy wszyscy, kurwa. Nie mogę tur anulować, to mnie wkurwia. Ale dobra, mamy całkiem duże ilości życia. Nie powinienem się jakoś super przejmować teraz tym. Mogę dojebać tego, albo mogę dojebać króla i wpadnie jeszcze na swojego kolegę. A zróbmy to, bo jestem za daleko, żeby użyć ulta, który byłby fajny, ale nie jestem za daleko, żeby zrobić to. Tak więc szarża, wbijajmy się cukrzycą do walki.
i mamy chronienie. I wysunęliśmy króla bardziej w naszą stronę. A jebać cię. Dobra, kiedy będzie w końcu New Kid? Kminie, czy nie byłoby dobrze na przykład tego użyć i ich tam troszeczkę ponapierdalać tu i ówdzie? Not really sure about that, man. Kurwa. Wieżyczkę postawmy Tupperware'em. Przecież to, po to go brałem do jebanego teamu. Najlepsza rzecz w nim to ta kurwa wieżyczka. Damage, 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 damage. Bang, 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 motherfucker. Tamtego drugiego nie jebnie, ale to nic. Butters teraz coś zrobi. Gówno zrobi. O. Dobra, ja mogę teraz użyć ulta mojego na przykład na nim. Czy to go dobije? Nie, ale zabierze mu dużo życia. A i wydaje mi się, że jak potem anuluję jego turę, bo chyba dam radę, to powinno się to dobrze skończyć. Zadanie zabić króla. Jak zabiję króla, to myślę, walka się skończy. Mam taką nadzieję przynajmniej. A nawet jeżeli nie, to już będziemy w dobrej pozycji do wszystkiego innego. Nie no, przecież ja kurwa nie mam zamiaru zabić siebie na amen, mam tylko zamiar po prostu się pokonać. Anulujemy ci turę, panie kolego. Dziękuję. I teraz zaatakuje tylko kto? Teraz zaatakuje tylko ten jebaniec, ale mi go nie zabije, jeszcze sobie trochę życia odzyskam. Dobra, Wendy. Proszę bardzo, masz teraz przywilej do jebania samego mnie z przeszłości. Dobra, wróg zlikwidowany. Czy to koniec? Czy muszę pokonać jeszcze resztę? A, no właśnie. Wiedziałem, wiedziałem. Jesus, co to była za walka? Elfia relikwia. Wspaniale. I duża ekspa. 11 poziom. Nice. Mistrzowski łowca artefaktów. Co teraz? Jaki zszokowany. Guys, I was just traveling back in time to find you. A cat's missing. There's a big reward. Wait, why are you guys already playing superheroes? We know what you're up to, fat ass. Mysterion, but you're with the Freedom Pals. We're all Freedom Pals. We're from the future, you fat turd. No, I'm from the future. I was just coming back to Stick of Truth times to get you guys. We aren't playing anymore. We know everything. Show us your left hand. My left hand for what? Show us your fucking left hand. Heh. Hello, Freedom Pals. Time travel. Ain't it a bitch? Connor, what the hell are you doing here? I had a plan to use the New Kid as means to get what I always wanted. But it looks like some do-gooders traveled back in time to stop me. Cartman, I swear to God, if you don't knock it off, But that's okay, because I still know something you all don't. What's that? How to make someone fart super bad by hitting them in the solar plexus. Yeah! Connor, no! No nie! No, it's not weak, it's kiki. Co tu się dzieje? Czy my się jeszcze bardziej cofniemy, kurde, w czas? W czas je? Shit. Proszę, gro, nie zbaguj się teraz. Pokaż mi coś. Aż dingnął telefon. Gdzie ten telefon? Nie wiem. We're in the time that a superhero was born. Recognize this place, new kid? A little child laying awake at night, unable to sleep. Why have you brought us here? Don't you see? This is the night, new kid. The fateful night your dad fucked your mom. You walked to the mirror. Don't do this to him. But don't you see, Kun? This is what he wanted all along. To fix it. You heard your mother calling for help, so you left your room. Don't go, new kid. You can't change the past. Of course you can. Go look. Odkryj swoją prawdziwą historię. Tak jest. Zróbmy to. Tylko proszę, bez walczenia. Ja pierdolę. Don't you see, new kid? I've given you an opportunity. Which will you do, new kid? Fight the bad guys again? Or fight your younger self, so that you never have to witness what's behind your parents' door? Bad guys? Hey, man, look, we're just followers. What? You're the little kid with the, like a zillion followers, right? We just thought... Well, we thought that if you could add us, and maybe... You know, maybe we could have friends. Because we don't really have any followers. Couldn't you please add us? Selfie time. Oh boy. Our moment is finally here. Wow. Zróbmy sobie selfie. Jacy szczęśliwi, ojej. We did it, everyone. I'm so happy. Kurwa, czas tam wejść. Nie ma co. Czas tam, kurwa, wejść. Co tu się dzieje? Oh, hey, kiddo. Everything all right? Go back to bed, honey.
Daddy and I are a little busy, okay? You did it! You stopped your dad! You saved your mom, new kid! That's right! And now there's nobody left to stop me! I'm off to another 10! Connor, no! Who the hell are you? I'm the Coon. This is your kid from the future. Our child from the future? Oh, God. I knew something like this would happen. Our child knows we've been lying and wants some answers. You're right, kiddo. We've been dishonest. But only because we wanted to protect you. The truth is, your mom and I have certain abilities, powers that normal humans don't have. I discovered mine when I was younger. One day I created a Facebook profile, and within a few hours, I had over 3 million followers. My powers are similar, except they only seem to work on Instagram. I got 4 million followers as soon as I posted my first picture. Of course, yeah, powers like that don't go unnoticed for long. Shortly after that, your mother and I were kidnapped by the government, where they had scientists spending months doing experiments on us, trying to figure out how we were able to gain so many followers so fast. That's where your dad and I met and fell in love. Inside a cold, damp government lab. Yes. By day, they ran experiments. And by night, we made sweet love. My powers combined with your mother's, you received over 10 million followers the minute you were born. And by the time they cut the umbilical cord, you were already more powerful than all the Kardashians combined. That's why we had to escape. Oh, because we knew the government would use you to do horrible things. And we've been on the run ever since, moving from city to city, always trying to stay one step ahead. But everywhere we go, you just can't seem to stop gaining followers. Sometimes they even break into our house and use our toilet just to be close to you. That's why we've been putting special medicine in your dinner, sweetie, to try to curb your powers. But it didn't work. The side effects of the medicine just gave you really powerful and really smelly farts. We're sorry, kiddo. Oh my God, I feel so relieved to have finally told the truth. Me too, honey. You know, I don't think I need to drink anymore. I don't need to run from my problems with pop brownies. Oh, honey, I feel like our future is going to be totally different now. I believe in us. What about you, sweetie? Now that you know the truth, do you think you can believe in yourself, too? Dobra, chciałem trzymać ten krzyk przez cały czas, jak ładuję tego pierdolę, ale nie! Po prostu wierzę w siebie. Naciśnij A, aby uwierzyć, kurwa, klik! Tęcza się dodaje, Jesus! O Boże. Ale to ten z przeszłości powinien musiał uwierzyć. Look, Butt-Lord! O, wybrali mnie. Great day for South Park! This town has sucked for a long time, and finally Mitch Connor's gonna be sworn in as mayor! It is my honor to introduce Mitch Connor today, a man with some fucking balls to finally turn shit around! You did it, Butt-Lord! It's inauguration day! We can still stop Connor from becoming mayor! Let's do this! O chuj, Jezus, czy ja znowu będę musiał walczyć? Czemu Fast Travel jest zamknięty? Tyle pytań, zero odpowiedzi. Dlaczego Kun nam pomaga? Co się zaraz stanie? To już ewidentnie jest zakończenie. What's going to happen? You stop this fucker! Guys? You're alive? Oh, thank God! Mitch Connor's about to be sworn in! Come on, guys, we gotta stop him! You're not going anywhere, you piece of shit! You're gonna finally admit this was all you! I am not on Mitch Connor's side, you guys! Stop this! You are Mitch Connor! Admit it, Cartman! No, I'm not, Cal! Admit it! No, Cal! I have no control over Mitch Connor! You are Mitch Connor! You've always been Mitch Connor, and you better stop right fucking now! Then how do you explain this, Cal? Jak zajebiste. Well, the plot thickens. That's not funny, Cap. Oh, kurwa. I'm not doing it. Dude, fuck you. What's the matter, Kim? She's on the other hand.
Kyle, fucking knock it off. Why are you pissed at him? Because he's fucking making it up, that's why. I'm not making it up, dude. That's your fucking hand, asshole. Stop fucking trolling me. How is he trolling you, Keen? Because he's trying to teach me a lesson about being deceitful. Wait, so you admit you were making it up before? See? This is a troll to get me to admit I was trolling you guys. This is just what I wanted. All the coon friends at each other's throats. Dude, come on, are you doing that? Maybe he is. Which means maybe Cartman was just doing it before. Well, will you admit it, Cartman? You see? That proves it. See what he's doing? Right? I have no fucking idea. Oh, how one little issue of mistrust can rip a team apart. Well, Freedom Pals, who do you attack? Me or the King? Ja pierdolę, kolejna walka, serio. Knock it off, Kyle. Seriously, it's not fucking funny. Dude, I'm not doing it. Bullshit. What's the matter, Coon? You're not happy to see me? Fuck you, Cal. Ja pierdolę. Wait. Ja tego nie zrobiłem. This whole turn of events has boggled even my giant brain. New rule, any damage I take goes to the Coon. What? Ah, fuck! Status effects too. What the hell? Mitch, stop. This is cruel. No can do, human cat. It's the ruse. You son of a bitch. Ja pierdolę, ile tego walczenia. Aha, a on sobie coś tam teraz robi. Dobra, to jak mogę coś pierdnąć, to wypierdzę anulowanie tury w takim razie. Co ja dam radę teraz zrobić? Coś tam dam mu radę zrobić, tylko że te obrażenia mają być odbijane, to ja... Na chuja mam cokolwiek robić w ogóle? Ja nie wiem. Nie wiem, zobaczymy. I gówno teraz kurwa zrobię, bo nie podejdę do niego dość blisko. I chuj. Tiruriru, madafaka, kurwa, mać zjebałem. Do widzenia. No cóż, no. Mogę zrobić tak. Znaczy, no, nie tyle co zjebałem, po prostu nie będę ukryty. Przez te moje tury nieaktywności. Nie wiem, odbił się ten damage we mnie? Nie odbił się ten damage we mnie? Aha, dobra, tak już ustalone. Atakuje jego, atakuje Kuna. No dobra, pomijmy to. No jebnij go, kurwa, no trudno. Kurwa, ale to jest... Ja absolutnie sam już nie wiem, co się dzieje. Ja pierdolę, wszystko co robię jemu, robię tak naprawdę Kunowi, jak to jest kurwa głupie. A nie wiem, no nie wiem, zobaczmy jak to się skończy. No dobra, przez... Mitch jest najlepszy. Ty, a co kurwa z Cartmanem, czy ja go powinienem uleczyć teraz na przykład? Nie mam zielonego pojęcia, co powinienem robić. Dobre pytanie, zamienimy się z nim miejscem. Tak wiecie, to tak standardowo może. Czy ja powinienem uleczyć Cartmana? Nie no. Cartman walczy na własną rękę. On teraz się sam zabije. Ja kurwa nie wiem, co się dzieje. I kurwa padł. I co teraz? Well, good to see you again, Mitch from an alternate universe. Jezus Maria. I teraz, i co? Oni się będą teraz ze sobą kurwa bili? O chuj, chodźcie, co się dzieje? Pogubiłem się już w tym, absolutnie i totalnie. Which hand is Mitch? God, I feel so stupid for asking that. Okej, jebnijmy jego. I have no idea what I'm doing. To mogę powiedzieć na pewno. Jesus. Aha, ja pierdolę, jak ta walka to jest jeden wielki troll. Kurwa, aha, i walnąłem Kyla tak naprawdę, świetnie. Jezus Maria. Now do you believe I'm the real Mitch Connor? Nie wiem, co się dzieje. Absolutnie się poddaję, po prostu jeżeli chodzi o zastanawianie się, co się tutaj dzieje. Bo nie mam zielonego kurna pojęcia. True fucking story. A, teleportacja, no tak. Kurwa mać! O co chodzi? Pomocy! Nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. Dlaczego się to dzieje w ogóle? Kogo mam bić, kurwa? Dobra, zabijmy Kyla w takim razie. Bo widzę, że cokolwiek zrobimy Cartmanowi, to po prostu się odbija Jezus. Jedno i drugie ma głos Cartmana. Oczywiście, że całe życie mu wróciło. Kurwa mać!
No idea what I'm supposed to do. What the fuck? Wróciło mi życie? Co się kurwa dzieje? Nie wiem, ale człowiekiem cukrzycą chcę zrobić za chwilę atak. Tylko najpierw ich troszeczkę jeszcze zmiękczę oczywiście, a cukrzycą mam bardzo fajny ult. Nie wiem, co się wtedy stanie, naprawdę. Fajnie by było ich dwóch dobić naraz. Bo tak to kurwa działa, Jezus Maria. Nawet nie mam nic teraz porządnego do zrobienia. Mogę dojebać jednego, a dobra, jebać kurwa, koniec tury. Zalicz mi ten koniec tury, gro, kurwa, proszę cię. Dobra, poszedł wstrząs, czyli mamy teraz tego. Jeb, kurwa. Przynajmniej dwóch dojebie mocniej niż jednego na maksa, nie wiem. Oni kurwa cofają ten damage, teleportują się, ustalają zasady na bieżąco. Co ja mam tu robić w ogóle? O chuj chodź. Daję mi nic! No idea what's going on. I oczywiście jakieś wstrząsy tutaj jeszcze wchodzą. Ja pierdolę. O chuj chodzi, co się dzieje? Zabiję teraz Cartmana, coś się kurwa stanie? Nie wiem. Ten się zażygał oczywiście, mamy mało życia. Ja pierdolę! No właśnie! The only way to end this is to defeat both of them. Co on robi? Wait, what? Wait. Doktor Timothy mówi nie oszukiwać. O, wow! Czyli w końcu będę miał jakąś kurwa szansę na pokonanie ich? No nie do końca, bo mi Tupperware umarł. Kurwa mać. Ale głupie w chuj. O Jezus Maria, jeszcze ten coś zrobi. Mitch, dlaczego? Dobra, okej. Wendy, słuchaj, potrzebujemy kogoś ożywić. Serum ożywienia, a nie miałem jeszcze serum maksymalnego ożywienia. O właśnie, idealnie. Nata Peruera. You're back online! Przyda mi się to, przyda mi się jeszcze uleczenie wszystkich i wtedy będziemy mogli działać. Znaczy nie uleczę wszystkich, bo nie mam już takich możliwości, rozumicie. Mógłbym ich tutaj odrzucić na przykład. Ale, co my tutaj mamy, no? A nie, mamy jeszcze Mojżesza. Dobra, użyjmy kurwa Mojżesza. Żydowska czarna magia. Jew Black Magic. Let all debts be forgiven and all slaves free. God damn it, man. Ile to trwa? Dobra, mamy pełne życia. Możemy działać w takim razie. Ostatni Mojżesz zużyty. Dobra, czas w takim razie, myślę, przypuścić mój super turbo podwójny połączony atak napierdalania i zobaczyć, jak to się dla nas skończy. W końcu nie będzie jebanego oszukiwania z ich strony, co będzie bardzo miłą odmianą. Szkoda, że tak późno się to aktywowało, musiałem zużyć tyle zasobów. No ale dobra, okej, to jest South Park, no wszystko kurwa do przewidzenia. Czy ja tego dam radę dobić teraz? Nie, aż taki kryt nie wejdzie. Ale skupmy się raczej na Cartmanie, zabijmy jednego najpierw. Tak mi się wydaje, że to będzie dobry pomysł. I mamy niewidzialność. Nice. Kto teraz? Pan Cukrzyca. Pan Cukrzyca, proszę pana, proszę mu dojebać tak. Cartman padnie i zostanie tylko Kyle. No i mamy teraz go z zagonionego w ruch. Ale ta walka nie ma żadnego znaczenia. Nie, jebać swoją turę. Nie będziesz mi nic robił. Jeszcze mnie poprzestawiasz, sam się przestawisz. Nie będę miał co zrobić wtedy ze sobą. Dobra, Phone Destroyer. Obsmaruję znowu jego kostium, tylko że tym razem na social media i będzie git. Rezolutna dziewczynka. Supermoc. Dobra, jebać tą supermoc tutaj. Możemy go cukrzykiem dobić, jeżeli zdążymy do niego podejść. Zdążymy do niego podejść, bo wiecie kurwa co zrobimy? Pójdziemy tutaj, zamienimy się z nim miejscem, dzięki czemu wystawimy go cukrzycy na bezpośredni atak. Chuj! Proszę bardzo. Bang bang, motherfucker. I jeszcze, jak to go nie zabije, to combo z odrzuceniem, bo wpadnie z powrotem na Tupperware'a. O Boże, z dwoma mieczami Conorami walczy, to przejebana walka, naprawdę. Łzy Conera, odpad niebezpieczny. Wah, Jesus, to chyba była ostatnia walka, nie? Co teraz się stanie? You gotta drop it, Kyle! You fucking drop it! Fat ass!
tell these guys you were just fucking with me. They're gonna just keep beating the shit out of both of us! Yeah, dude, Kyle, if you're just fucking with us, we have to know. You're just making things more confusing. No. If I was just fucking with you, then so was he! Fine! Maybe I'll admit it! I'll admit I was just fucking with you guys! But only if Kyle admits to it first! I'm not saying anything until he does! You admit it first! Alright, fine! We'll both admit it at the same time, alright? On three, we'll both say, I was just fucking with you. Fine? Fine. Okay, fine. One, two, three. I was just fucking with you. Haha, gotcha. Oh, you asshole. Oczywiście. For too long, our town has been led by a dumbass bitch mayor who never did anything to stop crime. And now Mitch Connor's gonna... all right, enough talking. Just make me mayor already. It's Mitch Connor. I co, i zostanie kurwa tym burmistrzem? Przecież tak nie może być. All right, to begin the inauguration. Mr. Connor, would you raise your right hand, please? Hey. I do solemnly swear. I do solemnly swear. Wait! Wait, stop! No! What's going on here? Just finish the ceremony. Everyone, listen! This is all just a plan to get more crime in our town so that the Coon and Friends franchise would be bigger than the Freedom Pals franchise! Cat urine has been put into your drugs and alcohol to raise crime in the city so that the Coon would have more crime to fight. Everything was thought up by this asshole! Mitch Connor rides a fat raccoon? No, don't you get it? He did it all! Go ahead, new kid. Show them the selfie you took. Boy, I've got something for ya. Gdzie to selfie? Good. Tutaj. Now upload it to me and I'll put it on Connor's Instagram for everyone to see. Okej, okay, prześlij. What? Look! Mitch Connor's plan? Hey, they're right! You mean he was putting poison in our wine and cocaine? Why? Yeah, why? I'll tell you, because the new kid isn't the only person who had a parent get fucked. My dad got fucked when I was 9 years old. What? Only two people on this stage know how that feels. Pamiętajmy, że jego matka jest jego ojcem, jak coś. My father will be avenged, even if it means everyone else has to die. Mitch? Mitch, it's over. What the hell are you doing here? I've been here all along, son. It's not your fault, Mitch. It's Mather. Aha, bo to matka Mitcha, a nie Kortnora. Kartmana miała być. I'm the one who fucked your dad. Oh! What? You fucked my dad, Mom? Why? I did it for us, son. I wanted to fuck you all these years. Hunting for the person that fucked my dad, and it was my own mother? Mitch, try and stay calm. Fuck you, Coon! You may be really cute, but even you can't fix this. Did he look at you, Mom? Huh? Did he look you in the eye when you snuck up and fucked him? Mitch, it was a long time ago! Not to me! It's every day to me! It's every day, bro! Please tell me you're not buying into this. I'm gonna kill you for what you did! Just kill me, Mitch, please! You kill me! I don't wanna live! I'll kill you, you kill me! I'll kill you! Well, thank God that guy isn't gonna be mayor. Come on, everybody! Let's go get clean drugs and alcohol from the next town over! Yeah! A mieli tutaj wszyscy takie... Oj, zajebiste zakończenie, takie typowe South Parkowe, nagle napisy po jakimś tekście. What the flaming fuck? Jezus Maria. Shit. To nie powiem, to było interesujące doświadczenie. Boy. Te napisy pewnie jakieś takie główne przelecą. Chciałbym zobaczyć, czy ewentualnie coś po napisach się jeszcze pojawia, jakaś scenka. Nie zdziwiłbym się, gdyby się miała pokazać, ale ta muzyczka. Zajebista. O Boże, Boże. Zaraz powiem dwa słowa. Tylko właśnie chcę, żeby najpierw ewentualnie się pojawiła jakaś cutscenka. Może dam radę to przytrzymać, aby pominąć? Zobaczę coś, tak, zobaczę i tak, dobra. Nienawidzę cutscenek po napisach, które się wyświetlają, tylko jak obejrzymy całe napisy, to jest skurwysyństwo. O, wow, nasi rodzice są szczęśliwi. No, you're the tickle bunny. Oh, hey, kiddo. Been out playing with your friends, honey? This is a great town, isn't it? I love it here. I'm
so glad that all those years ago we came clean about our child's past. I feel like, I don't know, like our lives are different now somehow. I love you. And I love you. In fact, kiddo, would you excuse us for a moment? Mommy and Daddy have a little business to take care of upstairs. Oh, you little sneak. Did you really think you could stop bad things from happening? Don't you see that chaos always catches up with you? You've tried being a hero. Why not let your darker side free? There's only one truth in this life, my kid. No matter how hard you try to change the past, your dad will always fuck your mom. Jezus Maria. Moi drodzy, w końcu nadszedł koniec South Parka. Cóż mogę więcej wam powiedzieć, no. Ależ to kurwa długa gra była. Totalnie się nie spodziewałem tego nawet. Wiecie co, prawda jest taka. Mógłbym pójść, powalczyć jeszcze teraz na przykład z Morganem Freemanem, ale spójrzmy prawdzie w oczy, czy to ma sens. To po prostu będzie jedna wielka walka, tak wiem, mówiliście o Morganie Freemanie, mówiliście też o paru innych pierdołach. Słuchajcie, kończymy tą serię, to był ostatni odcinek fabularny, już nic fabularnego tutaj nie ma i się nie będzie działo. A walka z Freemanem to jest po prostu walka z przeciwnikiem, który ma 10 tysięcy jebanych punktów życia i nic ponadto. Słuchajcie, chciałbym wam nieprawdopodobnie podziękować za oglądanie tej serii, ponieważ to była najpopularniejsza seria chyba poza Wiedźminem na moim kanale ever. Ale jeżeli chodzi o samą grę, szczerze muszę przyznać, że poprzednia część była moim zdaniem lepsza we wszystkim poza walką. Walka była tutaj świetna i ciekawa. I w ogóle te moce były, była lepsze udźwiękowienie, tutaj była muzyka i efekty. Ale pod względem fabularnym moim zdaniem jedynka totalnie wygrywa. Ja nadal pamiętam, jak w jedynce była ta podróż przez kurwa chyba do dupy komuś się wchodziło, jak były te próbówki alienów. Pamiętam właśnie tego płoda Kim Kardashian nazistowskiego zmutowanego. Pamiętam jeszcze z pierwszej części jakąś też popierdoloną rzecz, ale mam ją dosłownie na końcu języka. Po prostu pierwsza część o wiele bardziej szokowała i były tam o wiele lepsze rzeczy. Tak więc moim zdaniem lepsza była pierwsza część, The Stick of Truth, lepsze, ale ta jest po prostu lepiej wykonana, no i jest też w innym motywie, ale zdecydowanie bardziej mi się poprzednia podobała, tak czy siak. To koniec. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście, żebym jeszcze coś ewentualnie pokazał, bo mamy tutaj parę rzeczy do domknięcia, jakiś taki jeden finalny, ostatni odcinek z bonusowych rzeczy, to też bym chętnie wam pokazał, ale fabularnie tą grę zakończyliśmy. To była naprawdę długa przygoda, dużo, dużo w chuj grania. Ale było warto, bo naprawdę, no jednak było co nieco fajnych rzeczy. Tak więc dziękuję wam nieprawdopodobnie za oglądanie tej serii. Poczułem, że z powrotem żyję dzięki tej grze i zapraszam do oglądania kolejnych. Wolfenstein, Assassin's Creed, niedługo też Call of Duty się pojawi na kanale, nowy Need for Speed, Battlefront i coś tam chyba jeszcze się też znajdzie. Trzymajcie się bardzo serdecznie i pa pa!